tym momencie przenieśliśmy się na stadion Tytanu Wisznice, a na stadionie było coś i czegoś nie ma. Panie wójcie, co się dzieje? To jest drugi z elementów naszego programu rewitalizacji gminy Wisznice. Rewitalizacja tego budynku, a tak naprawdę ten budynek w murach poprzedniego powiększony powstaje od początku. Poprzedni budynek został zbudowany w 1980 roku. Zobaczcie Państwo, był to budynek 40-letni, z jedną toaletą, z dwoma szatniami do przebierania się, a jak przyjdzie sobota, to tutaj na stadionie potrafią być niemalże równocześnie trzy grupy młodych ludzi. Mamy akurat w piłce nożnej to boom, jest Lewandowski, który rozpromował tą dyscyplinę na całym świecie, a szczególnie w Polsce. I młodzi chłopcy, młode dziewczynki garną się do piłki nożnej i stąd decyzja jakiś czas temu o rewitalizacji tego budynku. I ten budynek zupełnie większy, z czterema szatniami dla zawodników, z szatnią dla sędziów, z taką salką, w której zawodnicy mogliby się spotkać, czy młodzi ludzie po treningu się spotkać. Tu za chwilę powstanie. Oczywiście mamy początek tej budowy, ale zakończy się ona w grudniu tego roku. Koszt taki orientacyjny to około 2,5 miliona złotych, także duży budynek na te czasy. Liczymy na to, że Tytan Wisznice, dysponując takim obiektem, zacznie grać jeszcze lepiej niż do tej pory i pewnie awansuje do kolejnej ligi rozrywkowej. Ja też na to liczę.